Witamy Was serdecznie. W końcu mogę powiedzieć w liczbie mnogiej, bo ten Pan wrócił. Czekaliśmy, no i jest. Cześć Byku. Witajcie. Dobrze Cię widzieć. Dziękuję Ci bardzo. Ciebie również miło widzieć, miło siedzieć tutaj za stołem, bo... Trochę się z Tobą pomęczymy znowu. Brakowało mi tego, 4 tygodnie. Jesteście skazani na materiały ze mną. Jak się cieszycie, to super, jak nie, to... Przepraszam. Moi drodzy, sprawa jest ważna. Też Kuba stwierdził, że musi wracać, skoro zbliża się wielkimi krokami KSW 85 w Nowym Sączu, bo to nie jest gala jak pierwsza lepsza, ponieważ w Nowym Sączu obejrzymy dwie walki mistrzowskie, a to nie zdarza się codziennie. Słuchaj, no to prawda, jestem bardzo podekscytowany tą galą, bo co prawda jest to Nowy Sącz i chyba wszyscy wiemy, dlaczego KSW wraca do tego Nowego Sącza. Robert Ruchała, walka o pas z Saladinem Parnasem i tak, z Saladinem Parnasem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i na pewno trybuny będą zapełnione, bo dużo kibiców ma tam Robert, bo on pochodzi z tamtych stron. Natomiast no, patrząc na całą kartę walk też należy zauważyć, że jest ona dosyć fajnie złożona i naprawdę jeśli chodzi o fanów sportowego MMA, to wydaje mi się, że ten sobotni wieczór to będzie swego rodzaju trochę uczta, bo dwa starcia mistrzowskie, a oprócz tego no, kilka naprawdę fajnych, elektryzujących starć, więc no, nic tylko zacierać ręce i tutaj na przekór tych wszystkich problemów z Viaplayem, które zostały podobno już dosyć mocno rozwiane, no KSW jest i KSW dostarcza ten content praktycznie co miesiąc. Widać, że oglądasz programy fansportu i wiesz, jak wygląda sytuacja. Jesteś na bieżąco. Muszę Cię pochwalić za Twoje newsy, bo leżą mi. Lubię taką pigułkę wiedzy. Do usług, kolego. Nie ma problemu żadnego. Dzięki, słuchaj. No to może skupmy się na tych walkach mistrzowskich. Robert Ruchała kontra Saladin Parnas, albo Saladin Parnas. To ja bym to dobrze powiedział. Saladin Parnas. Francuz, moi drodzy, Francuz. Sprawa jest poważna. Robert Ruchała, znamy go doskonale. 25 lat, 9 wygranych. Człowiek, który jeszcze nie zaznał goryczy porażki i pytanie, które stawiają i zadają sobie kibice. Czy Robert Ruchała może to zrobić? Czy on ma argumenty, aby pokonać wielkiego Saladina Parnasa? Powiem Ci tak, na pewno argumenty ma, bo widzimy jak Robert się rozwija, widzimy jak Robert walczy. Jest zawodnikiem na pewno wszechstronnym, jeśli chodzi o to MMA i na pewno ma swoje argumenty w tej walce. No przede wszystkim będzie to, że ma świetną kondycję, tak? Jest bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o tu aspekty zapaśnicze, zarówno ofensywne, jak i defensywne. Tą stójkę też dosyć mocno szlifuje w grapplingu, nie tylko w grapplingu, tak? W grapplingu głównie trenuje, rozwija się, więc naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Natomiast na pewno dla niego jest to najtrudniejsze starcie w karierze, bo Saladin, jeśli się nie mylę, a szybko sobie tutaj sprawdzam, ma 18 pojedynków na koncie, z czego 17 pojedynków wygranych i tylko jedną porażkę z Danielem Torresem przed czasem, gdzie tam przegrał w pierwszej rundzie, chyba tam jakiś krótki sierpowy był i to też chyba jest takie pokłosie zbijania wagi przez Saladina. I pewnie też idąc tym tokiem myślenia, to tutaj też może być problem z tą wagą, nie? Bo ja powiem Ci szczerze, nawet na dzień dzisiejszy to nie jestem pewien, czy Saladin tą wagę jest w stanie zrobić, bo jak wiemy, on walczył w tej kategorii wyższej ostatnio, gdzie miał się bić z Marianem Ziółkowskim. Do tej walki nie doszło, natomiast no, to było jakieś 2 miesiące temu, więc to było też mocne zbijanie wagi, po czym trzeba znowu wrócić do treningów, zrobić okres przygotowawczy, teraz zbijać wagę i to wagę jeszcze niższą niż zbijał w czerwcu, więc jeśli miałbym tutaj na korzyść Roberta mówić, to nawet to zbijanie wagi przez Saladina będzie na plus dla Roberta, bo to będzie ciężkie zbijanie wagi, jestem tego pewien. I z wiekiem będzie coraz cięższy, więc myślę, że to jest kwestia czasu, że Saladin zdecyduje się, żeby jednak no nie bronić cały czas tych dwóch pasów, tylko skupić się na kategorii wyższej. Powiedziałeś rozwój, że Robert Ruchała cały czas się rozwija i tak sobie myślę, że on jest coraz lepszy z walki na walkę. Też nie wiemy, jaki wpływ na jego grę będzie miał ten pobyt w American Top Team na Florydzie. To nie, może on tam nie był długo, ale to jest zawsze, wiesz, nowy bodziec, nowe środowisko, kolejny
kolejny argument, żeby zrobić ten krok do przodu. I my, moim zdaniem, cały czas nie wiemy, gdzie jest sufit Roberta Ruchały, bo on jeszcze nie mierzył się z takim zawodnikiem jak Saladin Parnas. On miał 21 lat, jak zdobywał pas KSW. To jest absolutnie historia wyjątkowa. Nie było młodszego mistrza KSW niż Saladin Parnas. Robert Ruchała staje przed najtrudniejszym i najważniejszym zadaniem w swojej karierze MMA. Dlatego ta walka jest dla nas tak ekscytująca i dlatego warto ją śledzić. Ja też miałem okazję, gdzieś tam bywam w grapplingu Kraków i Mateusz Gamrot też odwiedził Roberta. Zresztą no, dobrze się też znają, bo Robert sobie też upodobał te wyjazdy do Czerwonego Smoka, do Poznania. W ogóle to jest zawodnik poszukujący, prawda? Cały czas szuka gdzieś tam nowych doświadczeń. Tak, i ja uważam, że to jest bardzo dobra droga, szczególnie dla młodego zawodnika, ale nie tylko, bo ja to będę też powtarzał, nie chcę tu już wracać do Janka Błachowicza, że u Janka też mi brakowało troszkę zmiany otoczenia, troszeczkę. Wiesz, jak zmieniasz otoczenie, to też jest coś nowego dla ciebie, się rozwijasz. I Robert widzi to, że nie może się zamknąć tylko w klubie, w Krakowie, z tymi samymi zawodnikami, z którymi sparuje, z którymi trenuje, więc musi zmieniać to miejsce. No pewnie lepszego miejsca w Poznaniu, jeśli chodzi o tą kategorię wagową, niż lepszego miejsca w Polsce niż Poznań, Czerwony Smok, no to ciężko będzie znaleźć i to daje mu taki dodatkowy rozwój, bo umówmy się, no... Wiesz, trening, sparring czy jakieś zadaniówki z Mateuszem Gamrotem naprawdę mogą ci wiele dać, wiele cennych uwag, takich drobnych, ale w kontekście jak je pozbierasz w całym okresie przygotowawczym, w swoim rozwoju, to może robić różnicę. Jednak no, na pewno bez wątpienia najtrudniejszy pojedynek, jeśli chodzi o Roberta, bo z takim zawodnikiem się nie mierzył. Tutaj na pewno będzie element siły po stronie Saladina, na pewno... wydaje mi się, no zasięg to jest oczywiste, tak? Ta mobilność na nogach, te zapasy. No, Saladin jest bardzo dobrym, bardzo kompletnym zawodnikiem. Inteligentny. Tak. Szybki. Wielopłaszczyznowy absolutnie. Naprawdę ciężko tu znaleźć dziurę w całym. No i wiesz, też ważna rzecz to jest to, że ten pojedynek będzie na dystansie 5 rund. To jest ogromne jednak obciążenie i śmiem twierdzić, że jeśli to miałoby być 5 rund, to mogę powiedzieć, że te 5 rund to może być korzyść dla Roberta, bo jeśli Saladin zbije tą wagę, zrobi tą wagę, to przy wysokim tempie tego pojedynku, no ciężko mi sobie tutaj wyobrazić, że Saladin będzie bardzo wydolny, jeśli chodzi o ten pięciorundowy pojedynek, a Robert akurat tutaj walcząc cały czas w tej kategorii wagowej, nie skacząc, nie mierząc się z tak częstym zbijaniem wagi, no może narzucić takie tempo, którego Saladin nie wytrzyma, bo ciężko mi przewidzieć, że Robert gdzieś tutaj znokautuje szybko Saladina, bo Robert to też nie jest tego typu zawodnik, który szybko nokautuje swoich przeciwników. Szybki typ? Kurczę, powiem ci tak, wiadomo, że jestem sercem za... No, Robert. Właśnie sobie teraz sprawdzam chyba tylko jedno zwycięstwo przed czasem, jeśli chodzi o knockout ma Robert. Sercem jestem za Robertem i wydaje mi się, że jeśli to będzie pięciorundowy pojedynek, to Robert ma szansę ten pojedynek, narzucając odpowiednie wysokie tempo, pewnie ryzykując trochę tym, ale narzucając wysokie tempo, zbierając te rundy dla siebie, jest szansa, że on tą walkę wygra na punkty. Natomiast no, pewnie matematyczne szanse są dużo mniejsze niż Saladina, bo pewnie obstawiam 65 do 35 dla Saladina, natomiast ja wierzę, że Robert Ruchała wygra ten pojedynek. Ja stawiam też na Roberta Ruchałę i słuchajcie, jakby tego mało, kibice w Nowym Sączu dostają taką walkę o pas swojego człowieka, Roberta Ruchały z Saladinem Parnasem i dodatkowo mamy tutaj w co-main evencie kolejną walkę o pas. Zanim o niej powiem, jeszcze jedna rzecz. Polecam wam vlogi Roberta Ruchały. Nie wiem, czy śledzisz, ale one są mega zmontowane. Naprawdę gościu ma mega dystans do siebie. Bardzo je polecam. No dobra, skupiamy się na tej karcie walk. Co-main event Ibrahim Czuzigajew kontra Bogdan Gnitko. I Czuzigajew mówi, że Bogdan Gnitko nie zasłużył na walkę o pas, ale on albo konfabuluje, albo też tutaj gdzieś specjalnie dolewa oliwy do ognia, bo tak naprawdę Gnitko ma 10 wygranych na swoim koncie. Aż 9 z tych 10 walk Gnitko skończył w
pierwszej rundzie. Trzy jego walki w KSW to są skończenia w pierwszej rundzie. On w klatce KSW spędził 2 minuty i 22 sekundy. No ja nie widzę teraz lepszego kandydata do tej walki. Hello. Powiem ci tak, kiedy pierwszy raz zobaczyłem to zestawienie, bo chyba, jeśli się nie mylę, to debiut Bogdana był z Damianem Piwowarczykiem. O, to było 5 sekund. To było 5 sekund, wiesz, pewnie gdzieś świetnie ułożony game plan, rozczytanie, że Damian gdzieś tutaj będzie zaczynał tym low kickiem i wejście w tempo, trafił i wygrał ten pojedynek przed czasem. I o ile ktoś mógłby po tej walce powiedzieć, no dobra, super przygotowany game plan, siadło uderzenie, lucky punch, i Bogdan wygrywa tą walkę, no to potem Bogdan pokazywał w tych swoich pojedynkach, że jednak potrafi to podtrzymać, bo później wygrywa też w pierwszej rundzie, chyba tam był jakiś high kick, jeśli się nie mylę, w 38 sekundzie. No i później przychodzi taki pojedynek z Rafałem Kijańczukiem, gdzie dużo osób mówi, że to będzie swego rodzaju weryfikacja, czy on jednak w tym KSW faktycznie jest pełnoprawnym, takim mocnym zawodnikiem. I co? I wychodzi pojedynek, gdzie Bogdan wygrywa przez poddanie z Rafałem Kijańczukiem, który jest bardzo dobrym, bardzo solidnym zawodnikiem. I tak jak ty wspomniałeś, no te walki Bogdan lubuje sobie kończyć w pierwszych rundach, więc no, tutaj jednak troszeczkę innego kalibru zawodnik, bo jednak zawodnik, który jest bardzo doświadczony, który jest silnym zawodnikiem, który pokonał Tomka Narkuna po tej takiej serii zwycięstw Tomka i panowaniu, jeśli chodzi o tą kategorię 93 w KSW. Natomiast no jeśli Bogdan miałby wygrać, to nie widzę innego scenariusza niż zwycięstwo w pierwszej rundzie. Właśnie, bo to jest, myślę, też plan dla Ibrahima, aby gdzieś zaprosić Bogdana na te szerokie wody tej walki na pełnym dystansie i wtedy zobaczymy, jak on się zachowa. A propos Kijańczuka, jakiś czas temu Czużigajew powiedział, że Kijańczuk jest już u schyłku swojej kariery. Myślę, że jak Rafał to usłyszał, to podniosło mu się ciśnienie. Zagotował. Natomiast ja muszę powiedzieć, że zgadzam się trochę z Ibrahimem, że Bogdan może nie jest do końca zweryfikowany przez to, że te walki tak kończył. To nie wiemy o nim wszystkiego, nie pokazał nam pewnie wszystkiego, chociaż tak jak powiedziałeś, w walce z Rafałem mógł nas pozytywnie zaskoczyć. No bo też nie zgadzam się do końca chyba jednak z Gnitko, że jest zawodnikiem wszechstronnym, bo ja tego po prostu najzwyczajniej w świecie jeszcze nie wiem i chciałbym to zobaczyć. No my tego nie mogliśmy zobaczyć. Ja ci powiem szczerze, że Bogdan chyba sam nie wie, jak wyglądałaby jego kondycja, jak wyglądałaby jego walka na dłuższym dystansie, bo po prostu nigdy tego w samym boju nie mógł sprawdzić. Bo co innego jest zrobić nawet tych 5 czy 7 rund sparingowych z nowymi partnerami, gdzieś tam z dużym obciążeniem, no to musimy się obydwaj zgodzić, że jednak sama walka to jest zupełnie inne obciążenie i my nawet nie widzieliśmy Bogdana walczącego 3 rundy, a co dopiero w perspektywie 5 rund, bo to starcie mistrzowskie również będzie na dystansie 5 rund. I Ibrahim faktycznie może spróbować przetrwać tą pierwszą rundę, jeśli tutaj Bogdan gdzieś mocno ruszy i spróbować go wciągnąć na tą drugą, trzecią rundę i pewnie tym doświadczeniem dominować i spróbować spychać i zamęczyć go troszeczkę, bo ile przygotowany Bogdan będzie na 5-rundowy pojedynek, to pytanie jest, jak będzie znosił tą drugą, trzecią, czwartą ewentualnie rundę, jeśli w ogóle do tych rund mistrzowskich dojdzie. Ja myślę, że on nie ruszy, że to już będzie kalkulacja, będzie sobie zdawał sprawę też, ile ten pojedynek może przetrwać. Też wie, jakim zawodnikiem jest Ibrahim. On się tutaj chyba nie będzie sugerował tym, jak te walki do tej pory się kończyły. On wie, że nie ma sensu chyba ruszać, bo jest duża szansa, że Ibrahim to przetrwa, a można stracić siły. Moim zdaniem, no zobaczymy, jaki jest jego game plan. Myślę, że tą drogą nie pójdzie. A tak, jeśli wyjdzie, wiesz, pójdzie mocno, bo powiem ci tak, on tak, nie boi się bić w stójce, to musimy się zgodzić. Jeśli ma problem, nawet jest z pleców, to te poddania działają u niego, tak? Widzieliśmy z Rafałem to poddanie, więc generalnie
nie, może być tak, że faktycznie podejdzie inaczej i ostrożniej do tej walki, a może być tak, że chłop znowu wyjdzie bez kompleksów, ruszy do przodu, czy będzie z góry, czy będzie z dołu, to po prostu będzie szukał jak najszybciej skończenia i nie będzie tutaj kalkulował, że on musi wygrać pierwszą, drugą, trzecią rundę, a potem dwie najwyżej przegrać i ostatecznie zdobyć tytuł, tylko nawet jeśli ten pojedynek się nie będzie układał w tej pierwszej rundzie na jego korzyść, no to on jednak będzie dążył tutaj do skończenia czy do poddania, bo tak też wygląda jego historia, jeśli chodzi o pojedynki. Dobra, to jeszcze tutaj podłączę Cię, wypuszczę do pewnej dyskusji, bo Ibrahim Czurzigajew to jest człowiek z paszportem rosyjskim, z Czeczenii, mówiący po rosyjsku, ale gdy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to aby móc walczyć, też przypomniał sobie o tym, że ma ten paszport turecki. Ty uważasz, że on powinien walczyć, czy gdzieś tutaj są jakieś moralne kontrowersje? Powiem Ci tak, w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudny temat i też to starcie będzie miało taki trochę charakter rosyjsko-ukraiński, bo jednak tą przynależność narodowa no nie zmienia się jej od tak. To, że na dzień dzisiejszy Ibrahim posługuje się paszportem tureckim, no to nie zmienia tego faktu, że jednak w dużej mierze wcześniej w swojej karierze, no to on się tym paszportem rosyjskim posługiwał. Nie wiem, czy jestem, wiesz, dobrą osobą do oceniania, czy KSW powinno go zwolnić, czy powinno mu dawać walkę. No skoro on się deklaruje jako zawodnik turecki, to ja bym chciał też usłyszeć, jeśli coś takiego było, to przepraszam, bo pewnie to ominąłem. Natomiast chciałbym usłyszeć z jego ust jasną i konkretną deklarację. Potępiam to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Potępiam to, co robi Rosja, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Współczuję swojemu przeciwnikowi, który jest narodowości ukraińskiej i współczuję całemu jemu narodowi. Chcę reprezentować Turcję. Odcinam się stanowczo od mojej przeszłości, powiedzmy, rosyjskiej, bo tak to wyglądało, nie wiem, że po prostu taki paszport gdzieś dostałem za dziecka, natomiast nie podpisuję się pod tym, a ja takiej deklaracji chyba na dzień dzisiejszy nie słyszałem. Jeśli słyszałem, to pewnie ktoś w komentarzu mnie tutaj poprawi i zmieni moje. No to ja mogę tutaj dorzucić 3 grosze. Wojsław Rysiewski swego czasu mówił o tym, że podobno każdy, kto rozmawiał na te tematy z Ibrahimem prywatnie, to słyszał jego jakby negatywne stanowisko a propos Rosji. A druga sprawa jest taka, że moi drodzy, jak ktoś będzie mi to wytykał, ja doskonale pamiętam, że Ibrahim jeszcze przed, bodajże w styczniu miał walkę, czyli przed jeszcze inwazją Rosji na Ukrainę, gdy walczył pod flagą turecką w jakimś sensie. Natomiast gdzieś tam nie zmienia to mojego podejścia do całej sprawy, że ona gdzieś jest kontrowersyjna. Ja nie wydaję tutaj jednoznacznych werdyktów, bo nie uważam się za osobę kompetentną. 2 sprawy, twój typ. A druga sprawa to jest dekoracja, ale mogę. Śmiało. Częstuj się, ja już swojego dopijam. Polecamy. Tak. No to twój typ. Jestem bardzo ciekaw. Słuchaj, chciałbym, żeby piękny sen Bogdana trwał dalej i chciałbym, żeby wygrał to w pierwszej rundzie. Tak bym postawił. Ryzykownie, ale wydaje mi się, że jednak Bogdan ma szansę gdzieś zaskoczyć. Chociaż Ibrahim, mówię, no niesamowicie doświadczony zawodnik, ale jest szansa na to, żeby skończyć w pierwszej rundzie. A Bogdan, lubię takie historie. Niech tam śrubuje ten swój rekord. Niech się dzieje w tej walce. Także Bogdan Gnitko. A co? Mogę. Kuba, jako że ty do nas wróciłeś, masz fory, możesz też sam powiedzieć, na której walce tu się warto skupić, albo na kim konkretnie. Ja też gdzieś tutaj analizowałem Patryka Kaczmarczyka, bo to jest zawodnik, na którym też skupiamy swoją uwagę, ale jestem otwarty na twoje propozycje. Słuchaj, na pewno jeśli chodzi o początkową kartę walk, no jest kilka fajnych pojedynków. Jest pojedynek Łukasza Rajewskiego z Wilsonem Valerą, gdzie to pewnie będzie mocny, fajny, stójkowy pojedynek. Wiktoria Krzyżewska wraca mnie to do klatki. Bardziej dziwi, że Łukasz Rajewski jest na tej karcie wstępnej. Pewnie chciałby być troszeczkę wyżej. No, pewnie jego... Ostatnio tak kapitalna walka w Szczecinie. No, ale nie wiem, no też mocna karta walk, umówmy się. No mamy Rafała Kijańczuka, też będzie fajna walka. Mogę Cię jeszcze tylko przerwać? Przepraszam, bo teraz pomyślałem o tym, że bardzo dawno nie widzieliśmy w klatce
jego brata, Sebastiana Rajewskiego. On ostatni raz walczył niemal rok temu już, to był październik albo listopad, Grodzisk Mazowiecki, wejście na zastępstwo do walki z Saladinem, tak, Parnasem, i od tej pory go nie oglądaliśmy. Nie wiem, kontuzje, co tam się dzieje. Będzie trzeba się zainteresować. No, musimy to sprawdzić. Natomiast pewnie będzie w Narożniku, pewnie będzie w Nowym Sączu. Więc będzie okazja pogadać, co u Sebastiana, zapytać. Tak, kibicował bratu. I będzie Mateusz Gamrot, który przeżywa walki swoich kolegów klubowych czasem chyba bardziej niż swoje. Kto go widział w Narożniku u kolegów z Czerwonego Smoka, a ja mam okazję oglądać z bliska, to wie, o czym mówię. No, to powiem ci, że nie zdziwię się, jak też może gdzieś tam pojawi się w Narożniku nawet, Roberta Ruchały. No, to wiesz coś, tak? Nie wiem, nic nie mówię. Wiem, ale nie powiem. Nic nie wiem. Słuchaj, nie zdziwiłbym się, jeśli by się tak zdarzyło. Słuchaj, na pewno bardzo fajny pojedynek. Michał Pietrzak, Marcin Krakowiak, o, tu tak, też będzie wojna w eksplozywność. Stójce. Patryk Surdyn kontra Kamil Szkaradek. Człowiek z Krakowa, tak? Kamil Szkaradek. Tak, z grapplingu Kraków, w bardzo dobrej formie podobno. Naprawdę podobno w bardzo dobrej formie i to będzie też niesamowity pojedynek, tak mi się wydaje. Kategoria wagowa też taka, że tutaj się dużo rzeczy będzie działo i pewnie będzie dużo dynamiki. No i po jednego, o którym ty wspomniałeś, czyli Patryk Kaczmarczyk, który wraca, który chyba zresetował trochę głowę, odświeżył i wraca i chce chyba sięgnąć po ten pas. Natomiast wszystko krok po kroku. Najpierw przeciwnik Danu Trachidla, dobrze wypowiadam nazwisko? No ja na pewno jestem tą właściwą osobą, żeby o tym mówić. Ważne, żebyśmy ustalili ustalenia, mieli wspólną wersję. Uważam, że rewelacyjnie to powiedziałeś. No, który wygrał z Wojtkiem Kazieczko ostatnią walkę i też bardzo, bardzo solidny, bardzo młody przede wszystkim zawodnik. Pewnie nie jest jeszcze aż tak kompletny, jeśli chodzi o to MMA, natomiast no, ma serce do walki, ma młodość, przebojowość i uważam, że jeśli miałbym gdzieś tutaj szukać walki wieczoru przed rozpoczęciem tej karty walk, to wydaje mi się, że Kaczmarczyk Trachilla to będzie taki pojedynek. Oszczę sobie zęby na trzyrundową taką rąbankę w Stójce, przeplataną gdzieś, wiesz, jakimiś zapasami. Wspomniałeś o tej przemianie Patryka Kaczmarczyka. Dużo się działo w jego życiu, bo też bodajże przeprowadzka do stolicy. Nie jestem pewien, ale chyba coś takiego miało miejsce i on sam deklaruje, że nigdy nie był tak dobrze przygotowany, że przemyślał sobie pewne sprawy, że wcześniej nie wszystko u niego było dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi chociażby o trzymanie diety, o te kwestie prowadzenia się sportowego. Teraz podobno pewne sprawy przemyślał, jest AKOP Szostak, jest rozpisana dieta też po to, aby gdzieś na końcu nie walczyć tak z tą wagą, bo kto widział Patryka Kaczmarczyka na Media Dayu KSW, czyli przed tą wagą poranną w piątek, no to naprawdę widać było, jak ciężkie jest dla niego to robienie wagi. Ja tylko taki kamyczek do ogródka, bo ja już jestem przekonany o tym, że kilka razy takie deklaracje z ust Patryka Kaczmarczyka słyszałem, że teraz to już top przygotowania, że będzie inaczej i jest super. Mam nadzieję, że teraz rzeczywiście za tymi słowami pójdą czyny. Słuchaj, on się bardzo dobrze rozwijał, świetne pojedynki, no później ta porażka przez decyzję z Robertem Ruchałą, no z obecnym, która siedzi mu cały czas w głowie, mistrzem, na pewno mu siedzi co w głowie, nie dziwię się. Później przychodzi walka z Dawidem Śmiełowskim, gdzie tam przegrywa chyba przez wątrobę, tak, gdzieś został trafiony, no i tak też jest często w sportach walki, że przygotowujesz się, świetny okres przygotowawczy, sparingowy, wszystko się zgadza, natomiast przychodzi sama walka i coś też się nie zgrywa. Fajnie, jeśli Patryk ruszy też pewnie troszeczkę w Polskę. Gdzieś tam zapowiadał znowu wyjazd do Tajlandii, bo chyba w tej Tajlandii raz był, żeby się rozwijać. No jednak jest to tak młody zawodnik i powinien korzystać z tego na ile tylko może, żeby wyjeżdżać gdzieś za granicę. No bo wiadomo też, że on nie będzie sparował z innymi zawodnikami ze swojej kategorii wagowej w innych klubach, bo to są jego potencjalni przeciwnicy, więc trzeba szukać tutaj wyjazdów za granicę, może faktycznie Stany, może Tajlandia, tam szukać sparing partnerów, tam szukać rozwoju, bo im więcej wiedzy zdobędziesz, tym pewnie bardziej się to opłaci później ostatecznie w klatce. Ale zobacz, on kombinuje. Był swego czasu w Alicante u Topuri. Też teraz w tych przygotowaniach miał okazję porobić z Mateuszem Gamrotem. Cały czas też jest w tej iskrze, więc rzeczywiście Patryk też
szuka nowych bodźców, tego, co jest najważniejsze. Więc żeby się rozwijać, no to rzeczywiście trzeba gdzieś szukać troszeczkę dalej niż we własnym ogródku. No dobra, no to typ twój? Trzyrundowy pojedynek, ale chyba Patryk Kaczmarczyk jednak tutaj ten element doświadczenia. Jeśli Patryk nie da się złapać na żadną, że tak powiem, akcję, to wydaje mi się, że ten trzyrundowy pojedynek w stójce gdzieś tam pewnie punktowany może jakimś obaleniem i zaznaczeniem tego, że ta runda jest na jego korzyść, to wydaje mi się, że po trzyrundowym pojedynku Patryk wygra. Ja uważam, że Patryk Kaczmarczyk najzwyczajniej w świecie jest zawodnikiem lepszym, ma więcej argumentów, jakby sobie to tak rozkładać, i gdzieś typuję go, zawierzam w jego słowa, że to rzeczywiście będzie nowy, lepszy Patryk Kaczmarczyk, także stawiamy na Patryka. To jest bardzo ciekawy, młody cały czas zawodnik, 25-letni. Polecam też chyba vlog KSW. Tam był dzień z Patrykiem Kaczmarczykiem nie tak dawno, też warto go poznać bliżej. Myślę, że to jest ciekawa lektura. Oczywiście. To tyle chyba, jeżeli chodzi o tę kartę KSW 85 w Nowym Sączu. Wraca gala KSW do Nowego Sącza. Wiadomo, że bohater lokalny Robert Ruchała tam ma sprowadzić wielu kibiców na te trybuny, jeżeli tak można powiedzieć, tego amfiteatru, w te malownicze okoliczności przyrody. I trzymamy kciuki, aby to była dobra gala. I po gali zobaczymy, czy to, co powiedzieliśmy, czy się chociaż odrobinę znamy, czy jednak. Może chociaż jedna rzecz się trafi. Natomiast ja pewnie tutaj zrobiłbym call to action i zaprosiłbym naszych widzów do tego, żeby napisali, na który pojedynek najbardziej czekają gdzieś w komentarzu, bo tych pojedynków tutaj jest sporo fajnych, natomiast ciekaw jestem opinii kibiców, na który pojedynek oni czekają najbardziej. Podpisuję się pod tym. Piszcie, czekamy. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi waszych opinii. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Na razie.